kanale Moda Eko Kreatywna w kolejnym filmiku. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Kinga Nurkowska i ten kanał jest o ekologicznym sposobie życia i ubierania się, o podejściu do mody artystycznym oraz o dobrym stylu, jak się ubierać i nowocześnie i jednocześnie też z nutką właśnie taką swojego własnego artystycznego stylu, jak wyrażać się poprzez swój styl ubierania. Także zapraszam Was na ciąg dalszy. Dzisiaj zobaczycie filmik w kooperacji z firmą Silk Silky. Już robiłam dwa filmiki we współpracy z tą firmą i jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna marka, którą serdecznie polecam, bo dzięki tej firmie też mam dużo więcej jedwabnych ciuchów. Wpadłam też na pomysł robienia też jedwabnych scrunchies z odzyskanego jedwabiu, co nie zmienia faktu, że firma Silk Silky też posiada bardzo fajne, bardzo dobrej jakości scrunchies, które używam i które nawet były też w moim rozdaniu. No, kochani, no i dzisiaj zaprezentuję Wam nowe, super propozycje od Silk Silky i jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja polecam tylko naprawdę albo testuję jakieś rzeczy, które są powiedzmy, czy rzekomo z naturalnych, dobrych tkanin, albo polecam firmy, które są naprawdę ekologiczne, albo szyją z materiałów ekologicznych, takie, które są dla nas dobre, dla naszego ciała, są naturalne, nie szkodzą środowisku. Także mam już tutaj pudełko od Silk Silky z przesyłką. Ono jest rozpieczętowane, ale będziemy otwierać ten produkt i zobaczymy, jak to wygląda, zanim go przymierzę też dla Was w drugiej części filmiku i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. A dzisiaj są to nowości z rodzaju piżamy i koszulki do spania. Będzie też scrunchie, bardzo ładna scrunchie, taka trochę bardziej wyjściowa, powiedzmy. Także już się nie mogę doczekać i oczywiście przypominam Wam o zasubskrybowaniu kanału i o polubieniu filmiku. Nie muszę Wam chyba mówić, jakie są właściwości jedwabia, ale dla tych, co jeszcze nie wiedzą, albo dla tych, którzy nie oglądali poprzednich filmików, a także filmu, który zrobiłam na temat dobrych tkanin, bo wiecie, że też na moim kanale są firmy o dobrych tkaninach, o włóknach naturalnych, o ich właściwościach, o ich tam tak jakby cechach prozdrowotnych również. Są dwa takie filmiki i w jednym z tych filmików jest nawet historia jedwabiu oraz właśnie wymienione są cechy jedwabiu, które są dobre dla nas. Przypomnę Wam tylko pokrótce, że jedwab pielęgnuje również skórę, przez to, że posiada takie właściwości właśnie pokrywające i proteiny jedwabiu również wpływają na nasz naskórek i sprawiają, że nasza skóra jest bardziej odżywiona, bardziej powiedzmy taka świetlista, wygładzona. Kochani, i dlatego na przykład warto pamiętać o tym przy scrunchie jedwabnych i warto mieć takie scrunchie, jeżeli macie długie włosy, bo one nie będą Wam zaciągać włosów, będą właśnie też dodatkowo pielęgnować. Również bardzo, bardzo polecam Wam poduszki z naturalnego jedwabiu albo z dużym procentem jedwabiu w sobie, bo też śpiąc twarzą na takiej poduszce będziemy pielęgnować dodatkowo swoją skórę i nie będziemy mieć zagnieceń, nie będziemy mieć jakichś podrażnień na skórze, będzie to dużo dla nas korzystniejsze. Także jeżeli dbacie o swoją skórę, to też Wam bardzo to polecam, chociażby kupić sobie jasiek czy taką jedną poduszkę z jedwabiu, również firma Silk Silky posiada takie rzeczy, na przykład pościel jedwabną, ale nie będę dzisiaj akurat Wam tego pokazywać. Dzisiaj pokażę Wam właśnie piżamy z nowej kolekcji. Już muszę koniecznie ją odpakować, bo się nie mogę doczekać, słuchajcie. Powiem Wam tylko jeszcze dodatkowo, z takich jeszcze ciekawych informacji, to jedwab też, jeżeli już jest taki wyprasowany, będziecie go użytkować, dobrej jakości jedwab nie będzie się bardzo gniótł. Oczywiście, że jeżeli sobie powiedzmy bardzo mocno coś zgnieciemy lub przytłoczymy, no to wiadomo, że jakieś tam zagniecenia powstają. Natomiast jedwab właśnie jest bardzo, jest pod tym względem fajny, że nie powinien właśnie za bardzo się miąć. Nawet jeżeli odrobinę się przygnie, to nie będzie to wyglądało źle. No i kochani, warto też wspomnieć, że jedwab jest antyalergiczny, więc jeżeli macie problem z alergiami, to na przykład pościel jedwabna, czy też noszenie jedwabnych ciuchów z jedwabnych włókien będzie właśnie działało antyalergicznie i nie będzie Was na pewno uczulać. Także to jest też dobra wiadomość.
myślę. Ja kocham jedwab, jak wiecie, bo zobaczcie, mam nawet na sobie jedwabną sukienkę dzisiaj i nie w przypadkowym kolorze, bo zamówiłam scrunchie i mam nadzieję, że ta scrunchie będzie pasować w kolorze do tej sukienki, bo planuję na wyjście pewne włożyć tą sukienkę i właśnie wypróbować, jak wyglądałaby fryzura ozdobiona tą wyjątkową scrunchie. Jestem ciekawa jej jakości w ogóle, bo jak to rzeczywiście na żywo będzie wyglądać. Także myślę, że możemy już przejść i oczywiście, że mam dla Was kod zniżkowy. Będzie on tutaj podany albo tutaj na ekranie, ale również będzie w opisie filmu, podobnie jak linki, przez które możecie wejść sobie i zobaczyć na stronę Silk Silk. Ja używam też bielizny, nie będę oczywiście dzisiaj pokazywać Wam bielizny, ale kilkakrotnie już kupiłam sobie właśnie w firmie Silk Silki bieliznę i to nie jest już teraz żadna reklama, bo autentycznie po wypróbowaniu jednych slipek z jedwabnej dzianiny się tak zakochałam i są tak niesamowicie komfortowe, wygodne i jest tyle ich jakby modeli do wyboru, że zamówiłam sobie wraz z koleżanką na spółkę po kilka par i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z nich. Mam tam swoje ulubione modele, to Wam pokażę na ekranie, takie bardzo uniwersalne, które naprawdę, akurat te są z koronki, która jest połączeniem tam jedwabiu z wiskozą, ale naprawdę są mega, mega fajne. No i dodatkowo nasze intymne części pielęgnują, co uważam, że jest super. Uważam, że to nie jest żadna przesada, bo naprawdę warto dać naszemu ciału to, co najlepsze. A to nie są aż takie pieniądze, żeby nie można było sobie na jakąś tam okazję pozwolić na jedną czy dwie pary jedwabnej bielizny. Tymczasem otwieramy już to pudełko. Ja tutaj sobie już trochę pomogłam, bo wiecie, otwieranie później tego na wizji to jest taka nerwówka, bo coś tu się nie chce odklejać, więc to jest tak już wstępnie, o, widzicie? Wstępnie było otworzone, żeby nie trzeba było się z tym szarpać. No i tak, pięknie, zobaczcie, jak zapakowane. Wszystko, aha, już spadło mi. Wszystko jest zapakowane, widzicie, tak w takie pudełeczko piękne, kartonowe. I tam w środku, na wierzchu oczywiście, że to pudełko jest zapakowane w folię, no bo przesyłka musi być zabezpieczona przed wilgocią. Natomiast w środku już nie ma tu żadnych folii, żadnych worków, tylko wszystko jest zapakowane w bibułki bardzo ładnie. I słuchajcie, już widzę na wierzchu tą scrunchie. No i będzie chyba idealnie pasowała, zobaczcie sami. Na oko to dobierałam do tej sukienki, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo podobny kolor, ten sam kolor praktycznie. I do tego jest taka szarfa, którą się wiąże w kokardę, bo widzicie, ta moja sukienka też ma takie różne kokardki. I wydaje mi się, że właśnie scrunchie z tą wywiązaną kokardą to będzie super. Jest trochę jaśniejsze, ale nie na tyle jaśniejsze, żeby to się rzucało w oczy, szczególnie, że to będzie na włosach, a nie na sukience. Także myślę, że to za chwilę wypróbujemy. Jak obejrzymy kolejną rzecz, to zawiążę na tym kokardę i pokażę się Wam oczywiście w tym do tej sukienki, w tym scrunchie. Bardzo fajne te scrunchie. Ja jeszcze ich nie widziałam, bo wcześniej wydaje mi się, że wcześniej jak zamawiałam, to były tylko te zwykłe scrunchie, natomiast te z tą wywiązaną kokardą wyglądają naprawdę niesamowicie elegancko. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować na włosach. Dostałam też tutaj taką kopertę. Nie wiem, czy ta koperta jest po prostu taka koperta prezentowa. Można komuś coś sprezentować, o, w takiej pięknej kopercie, którą się wiąże tutaj. I tutaj jest gwarancja. Zobaczcie, przychodzi jeszcze taka gwarancja, że tutaj jest 100% czystego mulberry silk, czyli czystego jedwabiu z jedwabników, no po prostu naturalnego jedwabiu. Także jest taka koperta dodatkowo i też są wymienione tutaj pozytywne cechy jedwabiu. Idziemy dalej. A i teraz będziemy mieć tą piżamę. Słuchajcie, zamówiłam taką piżamę w bardziej nowoczesnym kroju i mam nadzieję, że to będzie fajne, bo ta jedyna piżama, którą mam, znaczy miałam koszulkę jeszcze taką cieniutką, natomiast piżama, którą wcześniej zamówiłam z długimi nogawkami, taka bardziej zimowa, no była super, jest super jakości, bo nadal ją używam. Zobaczcie, jest tutaj wszystko,
To jest rozmiar M. Specjalnie zamówiłam rozmiar M, żeby nie mieć tych spodenek takich bardzo obcisłych, a że koszulka jest w stylu oversize, no to M-ka czy S-ka stwierdziłam, że nie będzie miało takiego znaczenia, że może lepsza, wygodniejsza, będzie trochę większa. A spodenki nie będą mnie uciskać tutaj ta guma w pasie. No i patrzcie, jaki piękny kolor. Taki stalowo-zielonkawy, czy stalowo-niebieskawy. Podobny właśnie też do tej mojej sukienki. Ostatnio bardzo lubię ten kolor. Jest bardzo elegancki. No i zobaczcie, to jest koszulka taka bardzo prosta, właśnie w stylu oversize, z jedną kieszonką, to nie ma żadnych zapięć, guzików, będzie się super wygodnie wkładało i o to mi też chodziło, żeby to była taka mega wygodna piżama. A spodenki to są po prostu takie krótkie spodenki i one mają tutaj takie jakby, o, zobaczcie, takie zakłady, takie rozcięcia z boku, także też w razie gdyby ktoś miał trochę szersze biodra, to ten model spodenek też specjalnie pod tym kątem wybrałam, żeby po prostu się nie okazało, że wiecie, że gdzieś tutaj jest coś za ciasne i uwiera. Właśnie tutaj jest to tak uszyte na zakładkę, że w razie większych biodr i tak się zmieścimy do tych spodenek, widzicie? Super, super myk. Myślę, że to jest bardzo, bardzo praktyczny na lato zestaw piżamowy z Jedwabiu. No i będzie mega luksusowo. Ja już mam jedwabne takie koszulki do spania i to jest naprawdę super. To się tak super w tym śpi. Takie chłodzące, przyjemne, to jest naprawdę luksus, luksus po prostu totalny. No i teraz wiecie co, ja to będę musiała wyprasować. Jak już wyprasuję, to Wam pokażę przymierzone i zobaczycie efekt końcowy. Także przechodzimy do ciągu dalszego. No i kochani, jestem już w tej gumce, wiecie co? Trochę nie mam wprawy w zakładaniu ich, bo zakładanie gumki z tą kokardą jest troszkę trudniejsze niż takie normalne zakładanie scrunchie, ale to trzeba się po prostu tego nauczyć, jak to tam operować, więc może efekt nie być taki na 100% za pierwszym razem, ale zobaczcie. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Tak trochę na lata 50. Wygląda tak lekko retro, a mi się mega podoba. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. No dobra, słuchajcie kochani, to przechodzę do drugiej części, czyli do piżamy teraz. No i moi drodzy, jestem już w tej piżamie. Jest bardzo, bardzo wygodna, ale wiecie co? Pokażę Wam spodenki. Te spodenki są super, ale naprawdę ta guma jest obcisła. To znaczy, że najlepiej jest zamawiać jednak większe, na pewno nie w swoim rozmiarze, bo będziecie mieć za ciasną gumę. A może nawet i dwa rozmiary większe, bo i tak ta piżama jest oversize, a jest bardzo wygodna, to fakt, góra. Natomiast te spodenki jakby były jeszcze większe, nie M-ki na mnie, tylko jeszcze większe L-ki, to by były jeszcze wygodniejsze, natomiast nie cisną mnie. Zobaczcie, są tak skrojone. Fajnie, fajnie, nie powiem, wygodne. Aczkolwiek ja bardzo lubię mieć super, super komfort w nocy, więc ja bym sobie wybrała jeszcze większe. Gdybym wiedziała, że te spodenki będą miały taką naprawdę dość mocną gumę. Wiem, że ta guma się też po jakimś czasie rozciągnie oczywiście, natomiast wolałabym, żeby były one jeszcze szersze i myślę, że L-ka byłaby też jeszcze dłuższa, co by było nawet trochę lepsze. Ale w każdym razie wygląda to nie najgorzej. No i ta piżama, pokażę się Wam teraz, jak się przechadzam w niej, jest naprawdę, naprawdę wygodna. Rozpuszczę sobie teraz włosy, żeby się poczuć tak jak naprawdę
komfortowo, jakbym miała iść spać. Oczywiście nie chodzę w obcasach wieczorem, ale to już jest... Teraz będzie bardziej komfortowo, bo... Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje wybory. Jestem bardzo ciekawa, jak oceniacie tą piżamę. Ja uważam, że jest bardzo, bardzo fajna. Jestem zadowolona, bo jest naprawdę wygodna. Mogę mieć M-kę spokojnie. To są moje tam takie, wydaje mi się, że ja bym wolała po prostu coś, czego w ogóle nie czuć na ciele, ale to nie jest absolutnie żadne, w żaden sposób obcisłe czy niewygodne. Po prostu ja naprawdę lubię, jak nie czuję bielizny, nie czuję żadnego tam dotyku, nawet takiego zbyt mocnego. Ale w każdym razie jest to po prostu tak luksusowe, tak przyjemne, niesamowicie, że wolałabym w tym nawet zostać cały czas. Także polecam Wam, bardzo Wam polecam te produkty, bo naprawdę to jest, są produkty świetnie uszyte z wysokiej półki. Piżamka, którą którą dostałam 2 lata temu, jest nadal, wygląda jak nowa praktycznie. Wiadomo, jedwab po jakimś czasie tam będzie się lekko naciągał, bo no nie ma cudów, jeżeli będziemy nosić taki delikatny materiał wiele lat, no to w końcu coś tam się, ten materiał zaczyna troszeczkę rozchodzić, ale to naprawdę się dzieje dopiero po kilku latach i intensywnego użytkowania, no tak jak z wszystkimi rzeczami, prawda? Natomiast naprawdę jestem bardzo z tego zadowolona, dlatego mogę Wam szczerze powiedzieć, że to są świetne produkty i Was namawiam, jeżeli lubicie jedwab i macie na przykład okazję kupić sobie na urodziny czy komuś jakiś fajny prezent, to jak najbardziej warto, super uszyte rzeczy, także nic, tylko kupować, kochani. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejne filmiki oczywiście i już teraz się z Wami żegnam, zobaczymy się w następnym holu lumpeksowym i w kolejnych programach. Wyzwanie będzie rozdanie na 4000 subskrypcji, także pozdrawiam jeszcze raz i cześć, kochani.